Na celowniku Nawala z Michałem, kolejny odcinek. Cześć. I gość specjalny. Jarku, jakbyś się nam mógł przedstawić. No cóż, mogę się przedstawiać. No, skromna osoba, podpułkownik rezerwy Jarosław Chrobot, dyrektor generalny Szkół Feniksa. Szkół Feniksa. To czym są Szkoły Feniks? Szkoły Feniks to przede wszystkim są licea ogólnokształcące o specjalnościach mundurowych. Aktualnie prowadzimy oddziały przygotowania wojskowego. Na tym się skupiamy. Aktualnie naszych uczniów mamy około 2000. Nauczycieli, instruktorów jest około 300. Czyli też liceum? To są licea, to jest jakby jedno liceum w różnych miastach. Jesteśmy w 14 miastach. Tak? 14 szkół. 14 szkół, 14 miast. Cała szkoła jest o profilu mundurowym? Wszystkie szkoły są o profilu mundurowym. To taki jest nie klasa, tylko dla służb. No, można tak powiedzieć. Nie tak, klasa, już... tylko szkoła. Tak, szkoła. Okay. My się nie skupiamy jakby na klasie, tylko właściwie szkoły są właśnie pod kątem mundurowym przygotowane. Jasne. No, ale zanim, że tak powiem, trafiłeś do Szkół Feniks, to sam wspomniałeś, podpułkownik rezerwy, no to powiedz troszkę o karierze wojskowej, no bo warto tutaj nas wszystkich zapoznać. Skąd znaczy, się wzięła szkoła mundurowa? Szkoła mundurowa wzięła się stąd przede wszystkim, że w pewnym momencie służby, tak jak każdy z nas, twierdził, że no, trzeba zrobić coś więcej, nie tylko służba, ale jeszcze spróbować poza służbą. No, ja uważam, że akurat ten wiek 15-19 lat młodzieży, bo tu mówimy o liceach, jest to taki wiek, gdzie można wychować i ukształtować człowieka pod względem patriotycznym, wyszkolić na odpowiednim poziomie i przygotować odpowiedni materiał dla wojska i innych służb mundurowych. Dlatego ale takie... skończyłeś szkołę wojskową. Tak, przede wszystkim właściwie w 92 roku jestem absolwentem Szkoły Chorążek Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu. Mhm. Później studia, służba w jednostkach wojskowych, no i kurs oficerski we Wrocławiu. Okej, okay, czyli tak, jeszcze no Elbląg. To... Tak, tak. Jeszcze to były te szkoły, tak, bo tu trzeba wspomnieć, że no, to był okres, kiedy jeszcze istniały szkoły chorążek. Trzyletnie szkoły chorążek. Bo w tej chwili już nie ma takich szkół, prawda? Nie... Aktualnie nie ma, są stopnie, jakby to jest korpus podoficerski, tak. A w poprzednich latach był to oddzielny korpus oddzielny chorążych. Korpus, tak. Oddzielny korpus chorążych no właśnie, żeby zostać chorążym, trzeba było skończyć szkołę chorążych. Szkoły chorążych, gdzie przede wszystkim były przedmioty wojskowe, ale też jeszcze było szkoła średnia w tych czasach. Tak, tak jakby to właśnie ta kontynuacja to jest w naszych szkołach, czyli zdobywają wykształcenie średnie młodzież. No i dodatkowo... W którym roku skończyłeś? W 92 roku. W 92? W 92. 92, okej. Okay. Widzisz, bo ja w 93... Przecież zaczęli swoją karierę, to tak, już mieliśmy tutaj chorążego. Tak, to już byłeś... A ja... Chorążego. Czy mógłbyś być moim szefem kompanii na przykład? Na no nie, nie, nie. Na zmechu. Nie. Akurat jeżeli chodzi... tam byli dowódcy plutonu przygotowywani. Tak. Nie zajmowaliśmy się logistyką, a bardziej dowodzeniem. Przepraszam, bo faktycznie ta szkoła w Elblągu to była zupełnie inna szkoła, bo szefowie kompanii to byli raczej ze szkół... Logistycznych. Tak. Znaczy tak, szkoła chorążych w Elblągu to była specyficzna szkoła, bo przygotowała pod względem dowodzenia oraz to był pluton specjalny. No tak, to była specyficzna szkoła. Tak. Było zawsze zainteresowanie, bo było gdzieś około 11-12 chętnych na jedno miejsce. A prawda jest taka, że w 88 roku nie udało mi się dostać, bo nie wiedziałem, jak to funkcjonuje. Też tak z marszu przyszedłem, spróbowałem. Nie przeszedłem selekcji, tak jak tutaj Nawal zaznaczył. No nie udało się. Dopiero w 89 udało mi się dostać. Trzy lata. Rozpoczynało nas około 130, a skończyło 56. Także no... Jak wspominasz w ogóle tą szkołę? Szkołę? No. Szybko minęła. Bo było dość intensywnie, nie tylko pod względem nauki, ale też i wysiłku fizycznego. Tak? No, dużo osób zawiodło się w sensie takim, że sobie po prostu nie poradzili. Nie tylko pod względem edukacyjnym, tak? Bo też dużo było nauki, natomiast pod względem fizycznym, ale też i ukryte choroby, które były u kolegów, po prostu w tych latach wychodziły. Ja pamiętam przypadek na trzecim roku, taki wspaniały kolega właściwie w pododdziale, w tej grupie specjalnej funkcjonował, mistrz w judo, Polski, a w klasie trzeciej okazało się, że na przykład ma żółtaczkę i musiał odejść. Tak. Ja pamiętam, pytam się ciebie, dlaczego, bo dzisiaj tak jak masz tą swoją sieć szkół, wiesz, to jest coś fantastycznego. Myśmy się z tym spotkali, że my chodząc do pracy, do gromu, mieliśmy pasję. Nam Michał często to podpowiada, że dopłacalibyśmy do tego, żeby móc chodzić do tej roboty, prawda? No ja już poszedłem z pasją. No właśnie. I dlatego, że wiesz, w tych latach jakby wy sami zaznaczyliście, żebyście później, tak? No. W latach, jak ja się interesowałem, to właśnie dlatego chciałem tam iść, bo taki sławetny film, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, no, że, tak, że Bordowe Berety, pamiętasz, z Kociniakiem. Oczywiście, no że właśnie. Tak. Obejrzałem ten film Bordowe Berety, tak? No i właśnie powiedziałem, że nie, nigdzie indziej, tylko tam.
tam chcę. No i szukałem takiej szkoły i to była ta jedyna szkoła. Ja pamiętam, że na przykład ci, którzy się nie dostali, przyjeżdżali tak zwani kupcy, pamiętacie, tak? Personalni. Tak, i do innych szkół, na przykład Jelenia Góra i tak dalej, było duże zapotrzebowanie i właściwie wszystkich chętnych, którzy byli chętni iść do szkół, no to byli tam brani, tak? Natomiast ja nie, powiedziałem, jestem koziorożcem, uparty i chciałem być tam i tam po prostu drugi rok, z rzędu spróbowałem się, dostałem. No taka konsekwencja jest ważna, bo żeby się właśnie nawet po pierwszym razie nie zrazić, tylko konsekwentnie dać sobie drugą szansę, bo często to jest skuteczne, prawda? No słuchajcie, sami zaznaczyliście, że wojsko przede wszystkim to była służba i pasja, tak? No też można powiedzieć jako przykład, że dostałem przydział na dowódcę plutonu. Nie będę mówił gdzie, tak? Natomiast powstawała w tych latach kawaleria powietrzna, tak? Mhm. Coś nowy twór, coś fajnego. Ja zrezygnowałem z dowódcy plutonu, poszedłem na dowódcę grupy specjalnej, tak? To pamiętam, jak personalny mnie przyjmował w jednostce, też mieliście zdarzenie. Zderzenie z nimi, no to personalny no trochę tak pukał się w głowę i mówi, jak to z dowódcy plutonu, na dowódcę grupy, na dowódcę drużyny. Tylko, że ci ludzie czasami nie potrafili zrozumieć, że ta pasja, która nas do czegoś tam prowadziła, to właśnie człowiek z tych wyższych... A to w kawalerii, bo wtedy w kawaleria powietrzna ta brygada... Ja jeszcze byłem w dywizji, bo to jak powstawała, to była dywizja kawalerii powietrznej, a dopiero później została przekształcona w brygadę kawalerii powietrznej. Jasne. Dywizja, rozumiem. I wtedy, i stąd te były te grupy specjalne, bo była jakaś kompania specjalna w tej dywizji? Nie, to była kompania dowodzenia na szczeblu pułku, bo to były pułki i tam były plutony. Tak, pluton specjalny, pluton rozpoznawczy i pluton łączności. Tak? Czyli, i tam czyli w dywizji były pułki, w pułkach była kompania grupy, dowodzenia i tam był pluton specjalny. Tak, no, pluton, pięć grup było, tak. Także mieliśmy zwiadowców minerów jeszcze, radiotelegrafista zwiadowca. Jasne. Fajne czasy były, takie pasje i mogliśmy tworzyć coś nowego, fajnego mogliśmy tworzyć, tak? Tak jak powstawał Grom, też było tak, że to ciągnęło ludzi, tak? Ja pamiętam moi koledzy, bo też jak było to rozwiązywane, tak rozwiązywano już później te plutony, tam inna struktura, to pamiętam, że koledzy właśnie odchodzili, tak? Szli do Gromu między innymi, było, czy też do jednostek. Nawet tak, u nas było wampir chociażby też z kawalerii powietrznej. No właśnie, poziomka ze mną służył. Tak, no poziomka. To byli tak zwani, mogę powiedzieć naszym językiem, moi młodzi, tak? Okay. To ja byłem dowódcą pierwszy, oni byli w tej grupie, w plutonie rozpoznawczym. Wampir, poziomka zginął. No poziomka zginął, już skaczył. Też zobaczył, jaki mały świat jest. Zginął w wypadku. Wampir, tak. Wampir, tak. To byli koledzy, którzy właśnie zaczynali służbę w 25. Zaczynali. Dywizji potem. Ona była, to była 25. dywizja, już nie pamiętam. 251. chyba dywizja. Tak. No dywizja kawalerii powietrznej, a później była 25. brygada kawalerii powietrznej. Czyli doświadczenie masz spore, żeby tak mieć taki pomysł na szkołę wskoczyć. To znaczy poprzez te lata służby, tak? Bo zawsze zajmowałem się, między innymi tam byłem szkoleniowcem, tak? Instruktorem. Cały czas zajmowałem się całą służbę szkoleniem. W pewnym momencie tak przez przypadek w sumie zostałem oddelegowany przez dowódcę na instruktora do takich szkół mundurowych powstawało. To 20 parę lat temu. Ale jeszcze służąc w... Jeszcze służąc w armii. Tam w wojsku w ogóle. Tak. W armii. Z kolegą też miałem kolegę pasjonata, który też prowadzi tylko w innym mieście szkoły i w innym, że tak powiem, stowarzyszeniu. Zobaczyliśmy, kto prowadzi te szkoły, tak? Że przychodzą pasjonaci, którzy... Uczniowie są chętni, chcą się poznać, zapoznać takim rzemiosłem, przygotować na odpowiednim poziomie. Natomiast zobaczyliśmy, że to jest 10 programów, właściwie to są programy przysposobienia obronnego. Pamiętacie jeszcze, to było przysposobienie obronne. Tak. Kto pisał, kto wydawał recenzję i tak to wszystko funkcjonowało, to postanowiliśmy, że może spróbujemy, no przecież nie jesteśmy gorsi, tak? Sami napisaliśmy własne programy i tak rozpoczęliśmy. Najpierw w stowarzyszeniu, później po odejściu do rezerwy, no stwierdziłem, że można to realizować i robić to fajnie i ciekawie. Dlatego też założyliśmy właśnie, z córką właściwie prowadzimy. Ona zajmuje się swoją działką, ja się zajmuję swoją działką, szczególnie szkoleniową. Właściwie te szkoły, to trzeba by było podzielić jakby na dwa etapy. Czyli jeden etap to jest przygotowanie do matury, to są liceum ogólnokształcące, ta część ogólnokształcąca i druga część tak zwana wojskowa, przygotowująca do służby w różnych instytucjach mundurowych, tak? Powstało w tym przez ostatnie chyba 10 lat, myślę, ten rozwój był taki intensywny, zrobiło się modne klasy mundurowe, prawda? I tam różne profile tych klas, czyli normalne liceum bądź technikum i w tym jest klasa mundurowa. I to chyba jest najpowszechniejszy sposób, prawda? Jednak nikt się nie zdecydował na całą placówkę, która jest temu poświęcona. Nie wiem, różne są opinie o funkcjonowaniu takiej klasy mundurowej w ramach
normalnej szkoły średniej. Wydaje mi się to takie, no może być różnie oceniane, bo to jednak już jest takie, tutaj z jednej strony jest zwykła szkoła średnia, tutaj jest jakaś taka dziwna klasa. Natomiast jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy właśnie, no wiem, że no, wiesz, ty tworzysz, bo dlaczego dedykowana szkoła, a nie właśnie zwykłe liceum i przy okazji klasa mundurowa? To znaczy tak, my od początku mieliśmy założenia, że chcemy się skupić na nie klasach, tylko właściwie szkoła. Cała szkoła jest pod kątem właśnie tej przygotowania do służby. Tak? Mówimy o służbie, nie o pracy w instytucjach mundurowych. Cały cykl od początku jest ułożony, czyli mamy szkolenie podstawowe, tak jak jest, załóżmy, to w wojsku, tak, jest zgrywanie i tak dalej. Sobie podział taki robiliśmy. Natomiast jeżeli wypowiadają się na temat innych szkół, no pomysł jest fajny, tylko że nie do końca jest realizowany tak, jak uważam, jak należy, bo no tutaj koledzy wiecie najlepiej, że kto prowadzi najlepiej zajęcia, no prowadzą ci, którzy mają jakieś doświadczenie, tak, tym wszystkim. Ja uważam, że i dlatego u nas funkcjonują na przykład instruktorzy, to są przede wszystkim żołnierze, tak, no i też z innych służb mundurowych, ale to są ludzie, którzy gdzieś służyli, tak, odbyli ileś lat, że tak powiem, tej praktyki, no a teraz mogą to swoją wiedzę przekazywać. Natomiast jeżeli jest to nauczyciel, który na przykład akurat nie ma innego, załóżmy, pomysłu. Ja nie podważam tutaj, nie neguję tych klas mundurowych. Natomiast, słuchajcie, no, nie ma doświadczenia, bo on jest cywil i tylko, no nie wiem, przeszedł takie tygodniowe przeszkolenie gdzieś tam organizowane i z tego tytułu prowadzi klasę mundurową, no to nie jest tak do końca. Bo ja, służąc 20 parę lat, no to wiem, co chcę przekazać. Tym bardziej, jeżeli to byłem na odpowiednich stanowiskach, tak? I później zajmowałem się szkoleniem, to wiem, co chcę osiągnąć, tak? Czyli są jakieś cele, zamiary. I jeżeli my się bawimy tylko, że powstanie klasa i ci ludzie nie wiedzą, jak dowodzi dowódca drużyny, czy też dowódca plutonu, no to sami sobie należy odpowiedzieć, co potrafią przekazać. Ja wiem, że te projekty, które są realizowane z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo właściwie my od samego początku, najpierw z biurem działaliśmy do spraw zostań żołnierzem, czy też proobronnym, czy na przykład były tak zwane CWKM-y organizowane, klasy, tak? Klasy CWKM, teraz są OPW. My w tym wszystkim jesteśmy od początku. A co to jest OPW? Oddziały Przygotowania Wojskowego. Okay. A wcześniej były certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, tak? Dlatego CWKM taki skrót jest, tak? I od początku w tym wszystkim funkcjonujemy, natomiast ja od początku powtarzałem, że instruktorzy powinni być ludzie doświadczeni, dowódcy, tak, którzy odpowiedni przeszli odpowiednią praktykę i dopiero mogliby właśnie, żeby wykorzystać w rezerwie ich, tak, czyli do szkolenia. Tak jak było przed wojną, przed II wojną światową. Tak? A jaki procent, no tak, bo to tak, to były takie różne junackie organizacje w różnych formach. Sokoły, i tak, ale to słuchajcie, ale tym się zajmowali weterani, tak, ludzie z doświadczeniem, którzy przekazywali swoje doświadczenie, umiejętności i na odpowiednim poziomie szkolili. A to jakbyś miał tak zareklamować swoją szkołę? Co ona daje? Co jest, co ona daje? Co ona, tak co jak wszystkie daje, szkoły, no przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby przygotować do, że tak powiem, do szkoły. Czyli żeby zdać maturę, się, że przygotować do dalszej edukacji. Przepraszam, że ci przerwę, ale tak. Czyli tym kandydatem do takiego, do waszej szkoły, no raczej powinna być osoba, która no widzi siebie gdzieś tam w pracy, w służbach mundurowych. Ale nie tylko. No właśnie. Uważam, że w tych czasach, w momencie, gdy młodzież tylko siedzi przy komputerach i nie ma jakiejś tam innej pasji, do nas przychodzą właśnie pasjonaci. To, że jest to szkoła niepubliczna, bo to są szkoły niepubliczne, to tutaj mogę powiedzieć, że około 20% w pierwszym roku wylatuje z takich szkół, z tych moich szkół bynajmniej, tak? Oni nie tylko z tego względu, że pod względem fizycznym, ale też i z nauką sobie nie radzą, bo cały czas należy pamiętać, że to są szkoły średnie. No tak, nie? To trzeba natomiast zapytałeś doprowadzić mnie, powinna do zdania matury. Tak, zapytałeś mnie, co nasze szkoły dają. No to mogę się pochwalić, bo jak powstawały Wojska Obrony Terytorialnej, nasi uczniowie są też pełnoletni. Tak, w klasie czwartej już są pełnoletni. Już, tak. Pełnoletni już jeszcze w trakcie. W trakcie szkoły. Jak no tylko tak, była tak, możliwość, żeby iść do wojska, czyli do Wojska Obrony Terytorialnej, kończąc 18 lat, część się zadeklarowała, nawet mieliśmy miasta, gdzie na przykład tam około 60% szła. No i po szkoleniu podstawowym w Wojskach Obrony Terytorialnej na przykład byli zauważani przez dowódców i byli wysyłani na instruktorów. I co się okazywało, że nasi uczniowie, tak, zostają instruktorami,
w Wojskach Obrony Terytorialnej, no to chyba to dużo no, daje. Jest, no tak, bo to już jest 3 lata bycia w środowisku tak, gdzieś. Prawda? No właśnie. A należy się pochwalić również to, że my się nie skupiamy tylko na szkoleniu podstawowym i to, co zajmuje ten program OPW. My dodatkowo realizujemy szkolenie na przykład płetwonurka, my dodatkowo organizujemy skoki spadochronowe, nasi uczniowie są również w Stowarzyszeniu Związku Polskich Spadochroniarzy. Ja też jestem prezesem 9 oddziału, między innymi wiceprezesem zarządu głównego Związku Polskich Spadochroniarzy i robimy jeszcze wiele innych. Drony wprowadzamy teraz, strzelnice multimedialne. Chcemy wprowadzić program operatorów dronów, nie? No to ostatnio te doświadczenia na Ukrainie. No też my to wszystko modyfikujemy, te nasze programy. Czyli jest tak zwany program, ten OPW, narzucony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale my dodatkowo zauważamy jeszcze Jest taki program, który po prostu ministerstwo narzuca, że to by chciało, żeby było w tych szkołach zrobione, jeżeli chcecie to wsparcie. No tak, jeżeli jesteśmy, tak? chcemy funkcjonować, bo, tak, bo tym, mamy decyzję Ministra Obrony Narodowej, chcemy w tym systemie być, to musimy realizować ten program. Jest trochę takich, no ściśle współpracujemy tutaj z CWCR-em i swoje takie pomysły też, że tak powiem, sprzedajemy, mówiąc brzydko, nie? Kolokwialnie. Mówi się dużo też na przykład... Czyli do pionu rekrutacji, powiedzmy, no bo... No tak, tak. Pewnie chciałeś zapytać, ile procent idzie naszych uczniów, tak? Do no właśnie, tak. Jestem ciekawy po prostu, wiesz, no bo jednak moje doświadczenie osobiste, ale też no mam syna, który właśnie skończył liceum, jest teraz już na studiach zresztą wojskowych, tak wyszło, ale mam też młodszego syna, który właśnie jest w pierwszej klasie liceum. I wiesz, patrząc, ale też przez pryzmat tego, jak ja wybierałem jako młody chłopak, bo ja byłem w zwykłym liceum. No wtedy nie było. Były licea wojskowe, przepraszam. To były takie Częstochowa. Mundurowe, Zielona Góra, Dębin. No pamiętam. Tak, były te licea wojskowe. Tak, ale większość była normalnych liceów ogólnokształcących. I u mnie, na moim przypadku, i na też przypadku tak patrzę... No, mojego starszego syna. Gdzieś ten pomysł na siebie kiełkuje tak w połowie liceum. Czyli wiesz, ja na przykład jako młody chłopak chciałem być jakimś tam architektem, kimś tam. Dopiero gdzieś na początku trzeciej klasy mi wiesz, też pod wpływem różnych rzeczy, różnych takich, no jak to zawsze młody człowiek, coś zobaczy, coś się dowie, coś go zaciekawi. Ale gdzieś mi pomysł się rodził, że może jednak do szkoły oficerskiej i tak dalej. I nie mając bezpośrednio, no mój ojciec nie był wojskowym. No tak, jak u mnie podobna sytuacja. Właśnie tak, gdzieś się to rodzi. No właśnie jak i teraz wiesz, wracając do szkół. Czy duży procent jednak zmienia pomysł na siebie w trakcie szkoły? To znaczy tak, w zależności od miasta, bo tak jak też zaznaczyłem, ale tak średnio wychodzi nam około 85-90% te wypusty, tak? Mówię z powyskiem wypusty, idą do instytucji mundurowych, nie? Bo tutaj nawet patrzę na kolegę i tego. Tak, to mamy, tak? Ja zawsze ich wspieram z tym, żeby w pierwszej kolejności składali dokumenty do akademii. Akademii wojskowych, do wojsk specjalnych, tak? Bo taką drogę, bo uważam, że najpierw powinniśmy od tych najwyższych trudności, gdzie są najwyższe trudności, tak? Spróbować, czyli do wojsk specjalnych, a jeżeli się nie uda, no to pójdzie do innych wojsk, tak? Ale no tak. Żeby w tej kolejności próbowali. Nie, to dobry wynik, to świadczy o tym, że wiesz, moim zdaniem, no bo ja się spodziewałem... Że pasja została, nie spaliliście jej. Tak. Znaczy, słuchajcie, nie spaliliście tej młodzieży, bo... Nasi instruktorzy przede wszystkim, tak? No my osobiście, każdy z nas cały czas podnosi kwalifikacje. No ja też, będąc żołnierzem rezerwy, w ubiegłym roku na przykład miałem możliwość, nie wiem, wrócić do Akademii, tak, Sztuki Wojennej, żeby podwyższać swoje kwalifikacje. Różnie to rezerwiści się wypowiadają, że załóżmy Akademia kształci, nie kształci, ale nawet to, żeby być takim wzorcem dla młodzieży. No w tych czasach, gdzie brakuje jakichś autorytetów, tak, dla młodzieży, to słuchajcie, poprzez własną osobę, tak, no nie wiem, ja między innymi jestem instruktorem walki w bliskim kontakcie. Pamiętacie ten program, który był przez Kopcia opracowany, wprowadzony do jednostek wojskowych? Ja byłem szkoleniowcem, tak? Jeżeli ja byłem szkoleniowcem, szefem szkolenia między innymi i miałem coś prowadzić w jednostce, to najpierw zaczynałem od tego, że trzeba było pogony odwrócić i samemu spróbować, tak? No ja uważam, że w ten sposób, jeżeli będziemy realizować, a nasi instruktorzy po prostu poprzez w taki sposób przekazują też wiadomości młodzieży, poprzez swój przykład osobisty, na przykład nam wymawiają ich do służby w różnych instytucjach mundurowych, bo nie tylko mówimy tutaj o wojsku, no to są efekty. No to właśnie te efekty 85-90%. No dobra, to jest... Czynnik ludzki jest człowiek, ale młodzież dzisiaj to jest świat multimediów, komputerów i tego. I tutaj jakbyś powiedział dwa słowa. Czym dzisiaj, kurczę, takich łebków, chłopaków i dziewczyny, kurczę, zachęcić do tego, żeby dalej w tej szkole się utrzymywali? Bo to już nie jest, wiesz, hełm, który ci opada na oczy i zmarznięte ręce i strzelnica z kałachem.
No to wszystko się zmienia, aczkolwiek tutaj nie, ale należy nie zapominać właśnie też o tej starej technologii naszej, tak? No, czyli nie, to, no, tak, to jak mówisz, hełm, tak. Bo hełm na przykład, atrapa hełmu, które tam jest używane, a hełm to trochę jest waga i pochodzić w tym hełmie bojowym, to sami najlepiej wiecie, jak to boli kark, nie? Albo jeszcze się sprzętu dołoży. Natomiast my wprowadzamy, też słusznie zauważyłeś, nowe technologie. Jeżeli zawsze ten pod koniec roku, na przykład gdzieś tak miesiąc, wrzesień, październik, robimy weryfikację tak zwanego rynku, tak? Czyli jakie są najnowsze multimedia, to wprowadzamy już nawet do samej edukacji te tablice interaktywne, tablety, komputery. Dodatkowo wyposażamy na przykład poprzez współpracę tutaj na przykład z Marianem, to więcej powie dokładnie Mariusz, bo bardziej bezpośrednio się zajmuje strzelnicami multimedialnymi. Mhm. Na przykład najnowsze strzelnice, dzięki uprzejmości tutaj właśnie firmie Mariana, otrzymaliśmy dwie takie w miesiącu styczniu. Wyobraźcie sobie, że już ponad 1000 uczniów przeszkoliliśmy na tych strzelnicach, tak? Czyli wprowadzamy jakby nowe technologie. Wprowadzamy nowe, też drony, operatora dronów, tak? No mówiliśmy tak. Na to wszystkie, bo oprócz takiego, że zdobywają umiejętności i uprawnienia do latania dronami, to dodatkowo na przykład szkolimy ich w klasę czwarte właściwie, tak? Do rzutów. Tak, różnego rodzaju materiałów, nie? Nie będę się wypowiadał, bo wiecie najlepiej. No, ale to wiesz, ale to są... Najwyżej będą, jak się uspokoi świat, oby tak było, to będą zrzucać paczki. To będą rzucać paczki, zawsze im to się przyda. No staramy się zawsze weryfikować. Tak samo na przykład broń, jak kupujemy, na przykład paintballa, tak? Na przykład, no bo żeby praktycznie, bo fajnie się idzie na strzelnicę, jak ja to mówię, jest tarcza, nie? I tarcza na przykład nie oddaje, tak? Natomiast jeżeli na przykład zwykłego paintballa czy ASG weźmiemy, zakupimy, tak? No to na przykład, jeżeli jest podział na przykład na dwie grupy i grupy na przykład realizują jakieś zadanie, tak? Zadanie, po prostu bo trzeba im zadania stawiać. No to też fajnie to, że tak powiem, działa na młodzież. Natomiast staramy się kupić, no nie wiem, nie taki zwykły, że tak powiem, paintball, który jest od góry ładujemy, tam 250 kulek i to sobie tam lecą albo znowu ładują, tylko staramy się na przykład, żeby zrobić tak, jak to jest podczas działań bojowych, że jest jednostka ognia na przykład do danego rodzaju broni. Na przykład nie, zakupujemy zawsze na przykład te paintballe, które tam zmiana magazynka, tak do magazynka wchodzi ilość jednostek ognia. I to też jest znaczące, bo też nie należy zapominać o logistyce podczas, nie wiem, pola walki. Takich podstawowych rzeczy trzeba ich uczyć. Dobrą rzecz robicie, bo to jest... Nasze pokolenie bawiło się w wojsko, w lasach, na budowach i to była satysfakcja gdzieś, nie? I liceum to są już takie starsze dzieciaki i poza nauką trzeba im dać satysfakcję i zabawę tymi narzędziami, które kiedyś będą obsługiwać jako profesjonaliści, ale muszą mieć satysfakcję z tego, prawda? Dlatego moje to pytanie było, co im dajecie ekstra, bo coś, co dla nas było ekstra, dla dzisiejszych pokoleń już nie jest ekstra, nie? No słuchajcie, no wydaje mi się, że młodzież naprawdę... Ja zająłem się szkołami, bo uważam, że warto w nich inwestować. Taki 15-latek, który przychodzi... my mamy pewien regulamin szkół, tak? Czyli regulamin, przepisy ubiorcze i to są po prostu zasady. I każdy z nich jest zapoznawany z tymi zasadami, rodzice również. Jeżeli nie przestrzega zasad, no tak jak w życiu, to po prostu się nie nadaje do tej szkoły. Następna sprawa, no staramy się przygotować, bo uważam na tym poziomie szkoły średniej jest jakby pierwsze stanowiska dowódcze, czyli to jest założenia dowódca drużyny, tak? Czyli nawet to, że ten człowiek w szkole nauczy się, że wychodzi przed, nie wiem, pododdział jakiś, tak? Typu na przykład... Wystąpienie publiczne. Ale wiesz, no to wystąpienie, tak? Wyjdzie śmiało, wydaje komendy, wie, jak tą komendę wydać. Ja pamiętam, że w kuratorium szczególnie, nie? Że dlaczego ta młodzież krzyczy? Nie? Ja im tłumaczę, że to jest modulowanie dźwięku, bo komenda musi być tak głośno wydana, jasno wydana. To nie jest krzyk, tylko modulowanie dźwięku. Nawet takie rzeczy, jakich uczymy. Poza tym przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nasi uczniowie właściwie w pierwszej klasie na początku zapoznają się ze stopniami, tak? Z odpowiednim zachowaniem, bo regulamin ogólny sił zbrojnych, tak? Mówimy tutaj o części zasady żołnierskiego zachowania się, to nic innego jak na przykład, no nie wiem, dobre wychowanie, tak? To, co się wynosi w domu. Ale to też pasjonaci, jeżeli są pasjonat, tak, no to potrafi to przekazać, skąd, dlaczego to się bierze. Natomiast gdzie ten zawsze miałem sens. Problemy, no, ale pamiętasz, ja pamiętam bynajmniej na ulicy, no. Dlaczego mam się czołgać, pytanie, tak? No bo ma się czołgać, tak? Nie wytłumaczę, że to wiesz. Wiesz, młody człowiek jest, tak, no rozumiem, że młody człowiek, jeżeli uzna, na którymś etapie szkoły waszej, że... No to nie jest dla niego, po prostu zwyczajnie. No wiesz, stwierdził, że myślał, że będzie inaczej. Czy ta
mała jest taka grupa ludzi, no bo jednak to już wiedzą, że jest ta szkoła dedykowana i myśl, i tak jak mówiłeś, no jednak... Ale mówię, że około 20... Odpowiem ci na pytanie, zanim ile ty zadasz. Ile procent rezygnuje w trakcie? Wiesz co, 20%, ale to jest 20%, ale to nie oni stwierdzają, tylko tak my weryfikujemy, czyli obserwujemy, że tak powiem, kandydata, ucznia. Na przykład uczeń zostaje naszym uczniem, tak, i naszywki dopiero zdobywa, bo to nie tak, że naszywki na przykład każdy otrzymuje naszej szkoły, naszywkę Związku Polskich Spadochroniarzy po przyjściu. Zostaje umundurowanie. Sposób motywacji. Tak, mamy miesiąc czasu, czyli tak zwany okres unitarny. Jest zawsze w koniec października organizujemy ślubowanie. Nie przysięgę, tylko ślubowanie, tak? Ślubowanie, jest to zazwyczaj, no tak, robimy to w Gdańsku, w Sopocie. I tam, jeżeli przejdzie te szkolenie takie podstawowe, weryfikacje po miesiącu czasu, to po prostu otrzymuje, ale nie otrzymuje, tylko każdy, tak jak należy, zakłada każdy dowódca na szywkę. I to poprzez takie... może banalne sprawy, co niektórzy by powiedzieli, ale ja uważam, że to jest docenienie ucznia, czy to ważne, jego wysiłek. To jest istotne, ważne, żeby ich docenić w odpowiedni sposób. Tworzyć to środowisko. Jeżeli zauważamy, słuchajcie, że on się na przykład nie nadaje do naszej szkoły, nie nadaje się, no bo nie spełnia tych wymagań, bo my chcemy, to jest założenia, człowiek, który ma pomagać w przyszłości albo dowodzić innymi. Czyli jeżeli ja mam dowodzić, to przede wszystkim muszę wymagać od siebie. Jeżeli on się nie nadaje do takich rzeczy, no to raczej namawiamy, żeby zrezygnował z naszej szkół. No i czasami właśnie zdziwienie, a szczególnie zdziwienie jest właśnie z kuratorium, tak? Bo mamy tutaj na przykład czasami kontrolę i zapytania, dlaczego na przykład tylu uczniów odeszło, nie? Oni nie odchodzą, tylko po prostu proponujemy, żeby sami zrezygnowali z tej szkoły. Także może to w ten sposób wygląda u nas. Jasne. Czyli około 20% jest takich, około 20% są gdzieś decyzje, no tak, podjęli, ale 20% odchodzi, a 30% w międzyczasie przychodzi. Czyli to jest na przykład tak, że... Bo też się staramy się, tylko mamy ograniczoną ilość miejsc, tak? No to na przykład jedna osoba odchodzi, a jeszcze dwóch czy trzech kandydatów czeka, żeby, czy mogłoby przyjść, nie? Na przykład rezygnują uczniowie, bo teraz mieliśmy ostatnio chyba z 4 przypadki takie miałem. Rezygnują na przykład z innych szkół, też tak zwanych mundurowych, na przykład z drugiej klas i przychodzą od początku do pierwszej klasy, bo chcą przyjść, być u nas, nie? No nie każdy organizuje, słuchajcie, szkolenie spadochronowe, nie każdy organizuje te szkolenia dodatkowe, jest ktoś, tak, coś ciekawego, nie? Kursy na przykład walki wręcz organizujemy, nie sam, nie wiem, samoobrony czy tego, tylko walki wręcz. Jasne. A powiedz, bo tu jestem ciekaw, bo w tej szkole średniej młody człowiek styka się już z pewną dyscypliną, ale z drugiej strony z atrakcyjnym podaniem tego, no bo musi być to atrakcyjne, bo takie są, tak jak mówisz, no żeby to miało swój jakąś energię, no musi być atrakcyjne. No i trafia do, te 80-90% trafia do służb mundurowych. Jaki macie feedback ze spotkaniem już słuchajcie, czy z mogę, tymi, którzy czy mogę to pominąć? Nie, właśnie chodzi, wiesz co, bo... To znaczy, powiem tak. Jest rozczarowanie? Jest. Jest rozczarowanie. Jest, znaczy, no może nie jest tak dużo, takie potężne rozczarowanie, natomiast jest rozczarowanie i przychodzą, przychodzą żołnierze i panie pułkowniku, no... Wie pan pułkownik nam to całą tą naszą szkołę... Opowiadał. Nie opowiadał, tylko słuchajcie, no mamy możliwość, tak, bo poprzez realizację tych programów, to, co wspomniałem, CWK MOPW, współpracujemy z jednostkami tak zwanymi patronackimi. Szkolenie w jednostkach jest różne, sami wiecie najlepiej, tak? Instruktorzy są różni. Zdarzało mi się, że na przykład zrywałem takie szkolenia, tak? Że byli instruktorzy, no instruktorzy nie do końca wiedzieli, no spotykają się z dyrektorem szkoły, tak? No nie wiedzą, czy się znam, czy nie znam. No i jeżeli pan instruktor przychodzi i uczy na przykład mojego ucznia, który już rok czasu rzucał granatami, tak, z różnych postaw i pan instruktor twierdzi, że na przykład rzut granatu jest tylko z postawy strzeleckiej stojąc. No to biorę najgorszą, w sensie u nas, uczennicę i mówię tak, no powiedz panu, jakie uczyłeś się postaw. No, leżąca, klęcząca, stojąca. To pokaż panu tutaj, nie? Instruktorowi. No, da się pan instruktor, no tak też, słuchajcie, no tak się też zdarzają przypadki, nie? Rozumiem. Jeżeli oni idą już do zawodowej tej służby, tak? I zderzają się z rzeczywistością, w zależności, gdzie trafią. I na przykład, że on ma non-stop wymieniać olej w staże, no to nie dziwię się, że oni rezygnują, tak? No bo oni poszli z nadzieją, że będą się szkolić doskonale i podnosić swoje umiejętności. Ma szkolenie spadochronowe, przeszedł szkolenie płetwonurka, przeszedł jeszcze inne szkolenia, no i tam ma wymieniać ciągle tego. Znaczy, Michał, bardzo dobrze ci zadał to pytanie, wiesz. Tych parę książek napisałem. No widziałem, zapoznałem się tutaj. I tak 90%, jeżeli rozmawiamy na ten etap
tego, co dało wojsko później po przejściu, po tym, co napisał Nawal, jest takie, ale tam nie jest tak, jak opisałeś. Nie? Ale ja mówię, ja opisałem to, co myśmy przeżyli u nas w jednostce. Nie? I to jest takie, jak dajesz dobre liceum, dajesz dobre postawy i ktoś idzie do takiego typowej jednostce Wojska Polskiego, to cały czas w naszych tutaj spotkaniach przewija się coś takiego jak satysfakcja pracy. Że to nie jest pieniądz, on jest bardzo ważny, ale to jest środowisko, to są twoi koledzy, a przede wszystkim twoi dowódcy, którzy nie do końca muszą być tylko dowódcami, mogą też być przyjaciółmi. A więc ciężko jest to uzyskać później od takich młodych ludzi, którzy dostali serce... I później tak, ja też byłem, wiesz, ciekawy tego regulaminami MON-ie, nie? Słuchaj, no, ale ja powiem ci tak. Wszędzie, w każdej jednostce, czy to jest jednostka, nie wiem, no nie chcę nawiązywać do jakiejś logistycznej, załóżmy, czy operacyjna, czy tego. Jeżeli jest odpowiedni dowódca, tak? Dowódca, bo to wszystko zależy od dowódcy, czy to jest tak, jak powiedziałeś, jak on kieruje tym szkoleniem, jak on pokieruje tym młodym człowiekiem, on widzi, bo wiesz, bo to nie można zamykać, ja wiem też po sobie, to nie można, jeżeli coś chcesz więcej, jesteś dobry, się wykazujesz, nie wiem, no działasz, coś więcej, podnosisz swoje kwalifikacje, nie wiem, stajesz rano, trenujesz, tak, bo chcesz, po prostu to pasja jest, tak. Jeżeli jesteś, nie możesz być wyhamowywany tylko dlatego, bo jesteś potrzebny, potrzebny do jakiejś tam prostej rzeczy i wiesz, jak ciebie ubędzie, to wiesz, to jednostka leży, a ty się nie możesz rozwijać. Nie pojedziesz na kurs, bo jesteś potrzebny w jednostce. No właśnie. No sam wiesz, jak to było najlepiej, nie? Widzisz. Ale to są takie... Ja, bo to wiesz, bo też tak jako przykład było, bo tak, taki był temat poruszony. Ja uważam, że to są takie pojedyncze sprawy. Bo tak w rzeczywistości to w większości to wszyscy są zadowoleni, tak? Tylko, że wiecie, no to jest młody człowiek, tak? 15 lat, nie do końca jest przekonany. Pracę właściwie to trzeba by było rozpoczynać z rodzicami. Rodzicami, no, tak? Bo to przyszły w pewnym momencie takie czasy, że wiesz, odeszło się od tej służby zasadniczej, tak? Bo to było takie nie na topie było, pamiętam jak to było, że to no, wszyscy fajnie się cieszyli. Zlikwidowali służby zasadniczej. No właśnie, teraz natomiast mamy problem już chociażby z tutaj, chodzi jeżeli o rezerwy osobowe, tak? Jest problem, tak? Który można naprawdę prosto rozwiązać, nie? No tak, ale znaczy, ja uważam, że wiesz, że służba zasadnicza i do niej powrotu już nie powinno być, to jest po prostu koniec tematu, jest dobrowolna służba zasadnicza, to jest po prostu taka forma tylko służby, to kontrowersyjny temat, bo ja mam tu też swoje zdanie, ale to inna rzecz. Natomiast byłem właśnie ciekaw tego rozczarowania, bo pomimo, że ktoś, no bo kończy taką szkołę mundurową, to faktycznie jest no, no jest to ktoś, kto już jest jakoś ukształtowany, zdecydował się na ten wybór, dostał atrakcyjnej formie to podane, ale wiesz, skończył tą szkołę, tak? Czyli generalnie chciał, jest gotowym kandydatem do służby i trafia w takie środowisko właśnie różne. I nawet gdyby to był człowiek, który wiesz, nie dostał się do akademii, został zwykłym żołnierzem i gdzieś wymienia ten olej w starze, to mimo wszystko, jeżeli robiłby to w środowisku takim profesjonalnym, gdzie jego zaangażowanie jest doceniane, to po pierwsze zdecydował się na to, tak? Czyli zdecydował się przejąć stanowisko i będzie wymieniał ten olej, wiedział, że idzie na takie stanowisko, albo powinien wiedzieć. I dwa, widzi też rozwój. Widzi szansę rozwoju. No tak, koledzy, ale słuchajcie. No bo, ale... Gdzie oni, powiedz, gdzie ta młodzież szuka największej mocy? Co jest dla nich najważniejsze? Znaczy tak, najważniejsze dla nich to jest realizacja swojej pasji, tak? Czyli oni chcą się szkolić, coś przygotowywać do działań, tak? W terenie. Natomiast może trzeba zacząć od czegoś innego. Może w większości tych tam, którzy są w takiej jednostce, to pasuje, że oni wymieniają po prostu 8 godzin. Oni nie służą tak, jak my służyliśmy, tylko pracują i po prostu to może jest im wygodnie. Natomiast ci uczniowie po takiej szkole, oni chcą czegoś więcej i tu się mogą, dlatego mogą nie chcieć dostosować. Następna sprawa, bo idą do służby, później mają skróconą służbę przygotowawczą, tak? Bo po takich szkołach jest skrócona służba przygotowawcza. Wcześniej już wspominaliśmy, bo mówimy o tutaj brakach rezerw osobowych, nie? Ja nie jestem tutaj w administracji tej wojskowej takim no tak. biegłym, ale też tutaj już nieraz rozmawialiśmy, słuchajcie, bo w klasie czwartej to pierwsze, że tak powiem, 3 miesiące jest tak zwany obóz podsumowujący, który trwa 5 dni. No i pytanie jest proste się rzuca. Jeżeli my bierzemy, na przykład realizujemy program OPW, czyli wojskowy, tak, narzucony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to nie wystarczyłoby 5 dni na przykład, tak, złożyć przysięgę wojskową
I na przykład mamy zabezpieczone rezerwy osobowe. No mamy żołnierza wszyscy rezerwy. Wszyscy są żołnierzami rezerwy. Nie teoretycznego. Ale że jest rezerwem, żołnierzem rezerwy. Natomiast czy on później zostaje w rezerwie i czy on chce na przykład iść do OWOT-u, czy on chce innej jednostki, to już później wybiera, ale mamy rezerwy uzupełnione. Tym bardziej, że jeżeli realizuje się taki program, to uważam, że to szkolenie podstawowe jest realizowane, tak? No nie wiem, no to jest takie, słuchajcie, bo już nieraz na ten temat rozmawialiśmy z WCR-em. Jest to, uświadamiasz nam tutaj, że w klasie takiej jest. Ale taki można program. To wykorzystać, taki też potencjał. A jest to ich około 30-50 tysięcy rocznie takich absolwentów, tak? Mm. No to zobaczcie, jak to jest potężne, tak? No jak mówimy tutaj o szkoleniu teraz rezerwy, tak? Że jest w tym roku planowane około 200. 50-30 tysięcy rocznie? Też absolwentów tych? Absolwentów klas mundurowych. Które ten program OPW powinni zrealizować. Muszą realizować. Tak. Wcześniej, nawet co wykałem teraz OPW jest... Czyli mamy jednolite mundurowanie, szkolenie. Ja wiem, że zawsze problemy się rodzą, tak? My nie musimy ich szkolić, nie wiem, działań specjalnych, jakiegoś, działań no, dziwnych. Tak. Ale wszystkie natomiast wspomagające takie, funkcje. Ale słuchajcie, te podstawowe szkolenia mogą zrealizować. No ale lepszy jest żołnierz rezerwy, który przeszedł unitarkę, na przykład, tak? W ramach tego OPW można by potraktować, że przeszedł szkolenie podstawowe, niż żołnierz rezerwy, który się tylko stawił na kwalifikacje, dostał grupę zdrowia i poszedł. Znaczy, tak, powiem tak, nasi absolwenci są na tyle przygotowani, nie wiem, pod względem dyscypliny podstawowego wyszkolenia, że każdy chętnie ich przyjmie do służby, bo wiem, praktycznie się spotykam z dowódcami brygad. Od paru lat właściwie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego włącznie z tym, że przyjeżdża tutaj kadrowiec, tak, i proponuje, bardzo chętnie ich wszystkich przyjmą. Mhm. Bo to jest odpowiedni materiał już przygotowany, obrobiony, mówiąc brzydko, tak? No tak, no zdecydowanie tak. Jeszcze chciałbym właśnie, żeby to by brzmiało, wiesz, bo my tu dużo w tych swoich programach mówimy o tym, że motywacja materialna nie jest dla młodych ludzi główną motywacją. Ona jest ważna, ona pełni swoją funkcję, tak? Czyli te pensje, zarobki, różne korzyści z faktu oczywiście są istotne, ale jednak właśnie naszym zdaniem młodzi ludzie potrzebują dużo bardziej, dużo więcej innych bodźców, żeby podążać tą drogą, niż jakiejś prostej obiecanki, jakiejś przyspieszonej emerytury, czy jakichś tam zarobków. Jak ty to oceniasz? Znaczy tak, ja, no bo też prowadzę zajęcia i spotykam się z młodzieżą. Oni właściwie, jeżeli mówimy o tych tak zwanych pensjach, tak, prestiżach, tak, że ta emerytura no i tak dalej, to jest dopiero klasa czwarta i to jest takie dodatkowe zajęcia, gdzie właściwie prowadzimy. Oni nie przychodzą dla tej pensji, dla emerytury. No przecież wiemy po sobie. My nie poszliśmy po to. No ja nawet, słuchajcie, ja nawet nie brałem pod uwagę, cieszę się, że to potwierdzasz. No, ja nie patrzyłem pod tym kątem. Ja wiem, że personalny później mi tłumaczył tak, że wie pan, co pan robi, bo pan z dowódcy plutonu idzie na dowódcę grupy i pan traci. No, co będę personalnemu wyjaśniał, że na przykład dodatek desantowy, tak, to jest, sam prestiż, tak, czy o tym mówimy, tak, że też służę w takim rodzaju, słuchajcie, że to, co pasjonata ma... Jeżeli chcesz, ja coś ciekawego... Ja też nigdy nie mogłem, jak w gromie gdzieś tam były poruszane emerytura, ja nie mogłem tego zrozumieć. Przez wiele lat nie mogłem tego... O jakiej emeryturze oni mówią, jak ja chcę tutaj być? No, ja chcę robić to roboty, ja chcę się szkolić. I tam młodzież działa w naszych szkołach bynajmniej w ten sposób przychodzą, tak? To są pasjonaci, oni chcą przygody, oni słuchajcie, nie chcą w sobotę, niedzielę siedzieć na komputerach. Ile mamy działań takich weekendowych, szkoleń weekendowych, survivalu, no nie wiem, strzelania, na przykład dużo strzelań prowadzimy. Mamy załóżmy system szkolenia, czyli zaczynamy od tej broni pneumatycznej, sportowej i kończymy na bojowej. Ale jeżeli są możliwości, są pieniądze, no to realizujemy szkolenie z broni bojowej i z różnych rodzajów. Jasne. To powiedz jeszcze tego ciekawości, jaki odsetek jest dziewczyn w klasach. Ład, panowie, to byście się zdziwili. Nie zdziwimy się, bo... Słuchajcie, mamy klasy, na przykład, gdzie jest jeden chłopiec i same dziewczęta. A w Olsztynie na przykład jest jedna klasa, pani dyrektor się śmieje, że ja se stwierdziłem, że będę miał żylety, tak? I pierwsza klasa na przykład jest jedna złożona z dziewcząt, nie? I dosłownie są żylety, bo słuchajcie, to ile, takie problemy z nimi. A klasy są jak liczne? Ile osób jest? Do 30 osób, tak? 30 nie chcemy osób. Robić, bo to też to... jeszcze nas obowiązują przepisy Ministerstwa Edukacji, także też chcemy. A nie były poza za duże. Tym, że klasy o 24 to już trzeba na grupy dzielić językowe. Bo to też jeszcze, słuchajcie, oprócz tej specyfiki wojskowej, o której wspomniałem, to jeszcze są te wymagania edukacyjne, tak? Czyli liceów ogólnokształcących. No tak, no oczywiście, bo to trzeba zdać maturę. Dobrze zdać,
No bo jednak efektem szkoły średniej jest dobrze zdana matura, albo przynajmniej, no tak mi się wydawało zawsze. A słuchajcie, właśnie mówimy tutaj o tej naszej pasji, tak? Wspólnej pasji. Mhm. No zobaczcie, no poprzez, nie wiem, pasję w służbie, tak? Czy mówimy o służbie w jednostce wojskowej, ale w pewnym momencie odchodzimy do rezerwy, co dalej? No, rozmawiasz też jak z pasjonatą. No właśnie, wy jesteście dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteście. Ja dalej mogę się, że tak powiem, realizować właśnie w takich szkołach, tak? Mhm. Poprzez to poznaje się ciekawych ludzi, tak? I coś ciekawego możemy zrobić. No, no tak. Poprzez na przykład, nie wiem, współpracę z Marianem, na przykład współpracujemy w tych nowych strzelnicach, tak? To są ciekawe strzelnice, my poprzez praktyczne wykorzystanie tych strzelnic przekazujemy swoje uwagi. Zawsze jest na bieżąco, bo na pewno tutaj Mariusz się wypowie, że właściwie jakieś niedociągnięcia, to są poprawiane w ciągu 2-3 dni. No to, no to są pasjonaci, tak, którzy siedzą. O tych systemach szkolenia i jak to już praktycznie wygląda, jeżeli chodzi o strzelenie, o szkolenie, jak to można robić, jeżeli chodzi o szkolenie strzeleckie, żeby faktycznie ten absolwent, no to był już taki... No ciekawe i pożyteczne, nie? Że to tak, już nie jest strzelanie, można tylko powiedzieć, na rubież otwarcia nawet ognia 50 metrów. Lepiej nawet nie to, że nie wiem, jestem myślę przekonany, że nie lepiej wyszkolony... No, już nie ma rubieży. Nie, to są linie. Co są? Są linie. A, są linie, widzisz, no, to się no, mówię, że też zmieniło. Ja pamiętam, tak, że te rubieże i tego, natomiast później linie wprowadzone. 5 sztuk amunicji otrzymałem i jakie to... Meldowałem protokół przykazania łusek, tak, odebrania łusek. Masz do czynienia z żołnierzami, którzy brali udział w boju, bo później sobie gdzieś tam często rozmawiam i to przygotowanie wczesne tego żołnierza powinno chociaż w jakimś stopniu być odzwierciedleniem tego, co go zastanie w jego robocie, w boju. I jakie ma zastosowanie dostanie 5 sztuk amunicji, położenia się i strzelenia do tarczy? Znaczy, no, jak, zgodnie z jakąś metodyką... Ale to się kończyło. Tak, no, nie było dalej. Tak, no, ale nie było dalej. Nie było dalej. To jest problem. Nie? Słuchajcie, no ale wiesz, no ale to wszystko, na przykład te działania, strzelania specjalne, to co mówisz, tak, w boju, tak? Zanim pójdziemy do boju, to musimy wziąć, rozpocząć się od podstawowego szkolenia. I ja uważam, że czasami nie trzeba za bardzo wywijać tym mózgiem, tak? Mówiąc brzydko, tylko po prostu trzeba zacząć od szkolenia podstawowego. Nie, no tak? Wszystko ma swoją metodykę. Tak? Musi zapoznać się uczeń z balistyką. Ale oczywiście, że tak. Tylko wiesz, ja ci mówię, że u nas był na tym się kończyło, nie, już dalej no, nie było kropki. No, wiesz, to tak jak ja zawsze kwestionowałem, strzelanie w tych starych, poprzednich tych zasadach szkolenia strzeleckiego w wojsku. Strzelanie numer jeden całkowicie rozumiem. Na celność i skupienie. Na celność i skupienie, tam są oceny, można zobaczyć metodycznie. Nie jestem, moim zdaniem nie da się obronić ocen w strzelaniu numer dwa. Że ktoś dostaje ocenę dostateczną. Co to znaczy? Skoro strzelanie numer dwa jest strzelaniem sytuacyjnym, z różnych postaw, to wtedy takie było, tak? To nie mówię, jakie było kiedyś, tak? Ze słynnych trzech postaw. Są trzy cele. Co to znaczy dostateczny? Co to znaczy? Że tylko, co? Tylko że trochę trafił, trochę nie trafił, połowę trafił, trochę ten trafił. No, słuchajcie, ja to pamiętam tego sławnego Bolka i Lolka, zawsze pamiętacie, nie? Z KM, co się strzelało. No to też, pamiętacie jako szkoleniowcy, to pamiętaj, żeby tego Bolka większego, bo tego mniejszego albo pośrodku, to wam polecie. No to, no, to też to tak, takie, no nie? To żeby to, czego my uczymy? No, słuchajcie, w naszej służbie spotkaliśmy się z różnymi dziwnymi rzeczami. W boju praktycznie sami widzieliście... było. Jak to było? Natomiast ja uważam, że szkolenie takie, tak jak mówisz, to jest ten numer jeden. No, nie, to jest metodyka. Musimy to zrealizować, bo to jest tego. Natomiast tak, uważam, że trzeba szybko przechodzić do takich strzeleń sytuacyjnych. Strzelnice, najbezpieczniej jest to realizacja przez te strzelnice wirtualne, jeżeli mówimy o młodym człowieku. Natomiast, to jest ciekawe. Ciekawe swoją drogą, ale też wiesz, no bo też za dużo nie możemy wprowadzać, bo to jeszcze jest dziecko, tak? To jeszcze jest dziecko, no, młodzież, nie? My nie możemy tam za bardzo dużo, wiesz, tak zwanych pojedynków robić, tak? Że jest akcja, nie, że oczywiście, jest tutaj, że wiesz. Tak. Ale wiesz, dobrym rozwiązaniem zawsze ja mówię, jak rozmawiam ze strzelcami czy z instruktorami, dobre jest przejście na etap sportowy, bo też jest strzelanie sportowe. I jest cienka granica pomiędzy strzelaniem sportowym a sytuacyjnym w boju. To się te światy przemykają, tylko wystarczy zmienić sylwetkę. No, słuchaj, realizujemy strzelanie sportowe, no, dynamiczne, wiesz, tutaj, wiesz, no, oczywiście, że tak, robimy to. No dobra. Słuchajcie, ja powiem tak, bo zawsze, tak jak tłumaczyłem tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej, co będziemy dużo opowiadać? Zapraszamy tutaj na nasze obozy, przyjedziecie, zobaczycie, jak to wygląda od środka. To nie jest tak, że nasz obóz to jest tak, że oni, nie wiem, nie chcą, tak, nie ubiorą się, po prostu mamy porządek dnia, realizujemy jak powinno być, tak jak kiedyś. No, powiem szczerze, że macie też duch trochę to narodzie nie szczęście. Że... Dziękujemy ci bardzo, no, że ja nas młodzież, determinowane, super wyniki, także gratulacje. Posłuchajcie, młodzież jest naprawdę wspaniała.
Mówię, o, to jest też... młodzież jest wspaniała po prostu, tylko musi mieć... To jest ważny przekaz, bo często słychać, że z tą młodzieżą to my już nigdzie nie zajedziemy, nie. A okazuje się, że zajedziemy i to nie, dalej. Naprawdę. Oni tylko... mają w sercu ojczyznę, mają w sercu patriotyzm i to nie można tak mówić, że... Bo... Zróbmy im przestrzeń, żeby faktycznie mogli się rozwijać. Tylko pomóżmy w tym wszystkim. Dokładnie. Dzięki. I nie skaleczmy. Ja dziękuję. I też dziękujemy za służbę. No bo... Dzięki. No tak, dzięki za służbę. Jak zawsze żołnierza spotkać z krwi i kości. Z przyjemnością. Jest przyjemnością. A wy oglądajcie Na celowniku Nawala z Michałem. Subskrybujcie, dawajcie lajki. A jak macie 15, 14, 16 lat, to sprawdźcie, czy w waszej okolicy nie ma tak fajnej szkoły. Jeśli was to interesuje. Jak tutaj przedstawiono. Cześć. Jasne, cześć. No, dzięki.